Szanowni Państwo, witamy po krótkiej przerwie, z której zrobiła się troszkę dłuższa przerwa. Chochliki techniczne nie omijają również nas, ale już jesteśmy gotowi. Jest z nami Klementyna Suchanow, redaktorka, pisarka, tłumaczka i aktywistka zaangażowana w ogólnopolski strajk kobiet. Autorka książki To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze oraz głośnej biografii Witolda Gombrowicza Ja geniusz, za którą była nominowana do Nagrody Nike. Rozmowę z Klementyną Suchanow poprowadzi Marta Zdanowska z Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, redaktorka, recenzentka teatralna, literaturoznawczyni. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Witam pani Klementyno. Rzeczywiście mieliśmy trochę technicznych problemów, więc mamy trochę mniej czasu, ale ja postaram się w miarę szybko zadać to pierwsze pytanie. Pozwolę sobie skorzystać z pani biografii, powiedziałabym takiej biografii aktywistycznej. Grudzień 2017, aresztowana po tym, jak obrzuciła jajkami limuzynę wyjeżdżające z Pałacu Prezydenckiego po desygnacji Morawieckiego na premiera. W lipcu 2018 napisała na budynku Sejmu Czas na sąd, ale nie zdążyła dopisać do końca, bo już ją zwinięto. I potem zostało też dopisane Czas na sąd ostateczny. No i pewne niecenzuralne słowo, to znaczy wypierdalać. 26 lipca podczas akcji Veto pod Pałacem Prezydenckim skończył się dla niej w bardzo przykry sposób, bo to była poważna kontuzja kręgosłupa, po której trafiła do szpitala na operację, zafundowała jej to właściwie, co tu dużo mówić, polska policja. I to jest część pani biografii przed ogólnopolskim strajkiem kobiet, chociaż właściwie już w ogólnopolskim strajku kobiet. Ja bym chciała zadać takie proste pytanie. Jak to się robi, że człowiek z literaturoznawcy, z biografistki, która zajmuje się Gombrowiczem, wychodzi na ulicę i przestaje się bać? Ale ja się wcześniej też nigdy nie bałam. Ja takie pomysły, że się nie Ja mam taką prośbę, czy zechciałaby pani założyć słuchawki, bo mamy troszeczkę problemów technicznych bez nich. Okej. Wtedy ja słyszę gorzej, bo słyszę jakby w stereo. Okej. No dobrze, spróbujmy jednak mimo wszystko jakoś poprowadzić tę rozmowę dalej. Ogólnopolski strajk kobiet, właściwie taki początek tego wielkiego poruszenia kobiet w całej Polsce od Warszawy po Zgorzelec, Rzeszów i małe miasteczka. Od 22 października po ogłoszeniu orzeczenia przez Julię Przyłębską. I właściwie dzień po dniu wychodzenie na strajki, na marsze, to trochę inaczej wyglądało w różnych miastach. I co dalej? Bo jesteśmy już dużo dalej w tym procesie. Ale co się ma wydarzyć dalej? W jaką stronę? Co też ogólnopolski strajk kobiet poza Radą Konsultacyjną? To jest oczywiście dużo, ale co proponujecie? Co widzicie dalej w tym, co się dzieje w Polsce? Bo to jest taki moment, że zaczyna się robić nam trudno wszystkim. Wychodzącym na ulicę również. Tak, no ale nie jestem w stanie temu zaradzić. Tak po prostu wyglądają pewne rzeczy, że mają pewne fazy, że to są procesy, a nie jakieś wybuchy rewolucji, które natychmiast doprowadzają do zwycięstwa. Także niestety, no tutaj mam przykrą wiadomość, to raczej nie będzie tak za jednym stuknięciem palca, że wyjdziemy kilka razy, a PiS ustąpi i będzie pięknie i wspaniale. No tak nie będzie i widzimy, że tak nie jest. Rządzący będą przesuwać ten moment, będą się zastanawiać, boją się, więc teraz myślą i kombinują. No my też myślimy, też kombinujemy. A poza tym jest jeszcze sytuacja covidowa. Nie czujemy się jakoś tak dobrze z tym, żeby ludzi zwoływać na ulicę wtedy, kiedy jakby sądzimy, że realnie nie jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Mamy jakieś tam sobie swoje własne strategiczne myślenie, ale to jest w tym momencie protest już... To nie jest protest, który w tym momencie organizuje strajk kobiet. Ludzie się organizują bardzo świetnie sami.
I my jesteśmy trochę jakby nad tym, bo jakby od spraw kobiecych się zaczęło i jakby nadawałyśmy pierwszy ton temu, zaraz po tej decyzji w Trybunale, natomiast to ulica bardzo żywiołowo odpowiada na to też, co się dzieje. Poza tym ulica też ma swoje własne żądania, które czasami są niezależne od naszych. Dołączają grupy społeczne, które nigdy wcześniej nie poszłyby z tak zwanymi szalonymi feministkami, a teraz idziemy razem. Więc my sobie możemy coś myśleć i możemy sobie coś planować, ale tak naprawdę to summa summarum będzie zależało od energii ludzi i od ich determinacji zwłaszcza, czy osiągniemy to, o czym wszyscy mówimy na ulicach, czyli słowo na literę W. I mogę tylko powiedzieć, co jako strajk kobiet robimy. No, wciąż mamy remont w naszym lokalu, który mamy od miesiąca, może już teraz dłużej troszeczkę niż miesiąca. Jednocześnie przywaliła nas ta sytuacja, bo została nas po pierwsze, że właśnie w sytuacji covidowej, gdzie nasze szeregi były dosyć przerzedzone, w tym ograniczonym gronie poprowadziłyśmy te wszystkie pierwsze rzeczy w tych pierwszych dniach i to było ekstremalne doświadczenie, fizyczne też, a może przede wszystkim. I tak, powstał pomysł stworzenia takiej rady, która ma merytorycznie się przyczynić do rozwinięcia dyskusji tej, która się na ulicy zaczęła. To znaczy ludzie coś wykrzyczeli i chcieliśmy, żeby ktoś fachowo się nad tym pochylił i pomyślał, co z tymi konkretnymi żądaniami w tym momencie, w tej sytuacji, do tego rządu nawet jeszcze można by zrobić. I takie pierwsze efekty tego już zbieramy i za kilka dni pewnie tworzymy coś w stylu konferencję, czy w jakiś sposób zakomunikujemy do światu. Dzisiaj byłam na przykład na spotkaniach z grupą, która zajmuje się edukacją, pracą i państwem świeckim. I to są bardzo fajne pomysły. Takie na teraz, już na teraz. Nie ma po prostu takiej opcji, że on może, znaczy jest opcja, że on może powiedzieć, że nie, ale to wszystko, o czym mówimy, jest wykonane nawet za tego rządu. To są proste rzeczy, proste przesunięcia, które bardzo nam usprawnią i życie. Czy my się spodziewamy, że oni spełnią te żądania, to nie mamy wielkich nadziei, ale oprócz tego uruchamiamy jeszcze rozmowy ze związkami zawodowymi, z różnymi branżami, żeby zobaczyć, czy możemy razem się zorganizować, bo jak widać, ten proces się rozrósł do żądań różnych grup społecznych, profesji, branży i tak dalej. No i staramy się zobaczyć, czy uda nam się zrobić coś razem. Te rozmowy pierwsze też już są dosyć pozytywne, ale ponownie sytuacja covidowa nie będzie sprzyjała temu, żeby wykonać normalny strajk, więc trzeba będzie też wymyśleć nowe formy strajkowania i też takie, które zadowolą wszystkie te grupy w różnych zawodach, na różnych stanowiskach. No i jakby idziemy w tą stronę, żeby nie eksploatować totalnie ulicy, której energia no, jest ograniczona i jest to rzecz bardzo fizyczna i chcemy przenieść troszeczkę te pola bitwy także na inne sfery, czyli merytoryczną, taką związkową, typowo pracowniczą, bo te żądania są bardzo związane z sytuacją pracowniczą, pandemiczną. No i będziemy myślały potem jeszcze co dalej. Rzeczywiście to jest trochę tak, że ta sytuacja pandemiczna w dużej mierze odbija się też na życiu kobiet, tak? Bo to one zajmują się i pracą opiekuńczą, to one zajmują się dziećmi w trakcie nauki zdalnej i to one bardzo często tracą pracę. Nie da się ukryć. To jest jakaś taka rzecz, która towarzyszy pandemii bardzo, bardzo mocno. Ja mam taką prośbę, bo właściwie pomyślałam o tym, że być może to jest dobry moment, żeby poprosić o kilka słów wsparcia. Elżbieta Podleśna, która też przeszła swoje na strajkach kobiet i no, ciężko przypłaciła zdrowiem niektóre rzeczy, w których brała udział, powiedziała o tym, że okej, jest Warszawa i w Warszawie jest pewne rzeczy w miarę prosto zrobić, ale są też takie małe miasta powiatowe. Ona podaje przykład Włodawy, gdzie jest właściwie wszystkich znają, jest trzech pracodawców. Tam jest chyba, nie wiem, jakiś zakład karny, straż leśna i lasy państwowe i straż graniczna. Więc wyjście tam na ulicę i w ogóle branie udziału w takich działaniach jest piekielnie trudne. Co by pani powiedziała tym dziewczynom z tych małych miast, które biorą sprawy we własne ręce i one czasem niestety mogą ponieść też takie konsekwencje jak po prostu zwolnienie z pracy? Nie wiem, co mogę im powiedzieć. No mogę być tylko pełna podziwu dla tego, co robią. Sama też jestem z małego miasteczka, poniekąd ze wsi, więc znam te klimaty.
opresyjne klimaty takiej społeczności małej. Nie wiem, co im powiedzieć. Po prostu to jest dużo gorsza sytuacja. Ja też często myślę o zwłaszcza młodych mamach, na przykład, a także samotnych matkach, które też mają wiele powodów, żeby być niezadowolone. Chciałyby też wyjść, ale nie są w stanie na przykład. Więc w momencie, kiedy ja wychodzę na tą ulicę, to często myślę o tym, że właśnie wychodzę w imieniu ich wszystkich, tych, które nie zawsze mogą sobie na to pozwolić w tym momencie. To brzmi tak, może, no nie wiem, może to może nawet zabrzmieć źle, to co mówię, ale ja sama byłam w takiej sytuacji i wiem, że ileś lat temu nie byłam w stanie robić tego, co dzisiaj robię. I wiem, że w nich jest ten power, że jest w nich ta siła, tylko po prostu mają czasami takie okoliczności życiowe, że nie mogą sobie na to pozwolić. Ale my możemy być odważne w różny sposób. To nie jest tylko kwestia wychodzenia na ulicę. A można być odważnym w różnych sytuacjach. A można być odważnym też w miejscu pracy, przesuwając pewne granice, w sensie ucząc, albo czasem wymuszając pewne rozwiązania, które będą bardziej sprawiedliwe pola. Nawet w wychowywaniu dzieci przecież takie coś jest. Możemy wychowywać dziecko inaczej niż do tej pory się wychowało chłopców czy dziewczynki, na przykład zacząć od tego. Bardzo ważne jest wychowanie chłopców właśnie w inny sposób, bo dziewczynki mają jakąś taką naturalną siłę i my jesteśmy teraz dookoła i tworzymy jeszcze większą siłę, dodajemy im czegoś, natomiast nie ma takich opcji, perspektyw dla chłopców wyrastających w tych warunkach. Potem im pozostaje tylko rozczarowanie, rozgoryczenie, konfederacja i jakiś taki smutek. Więc możemy różne rzeczy robić. Nie musimy wcale koniecznie wychodzić na ulicę i w różny sposób możemy być odważne. A to jest bardzo ciekawy wątek, ten, który pani poruszyła, że wychowanie młodych chłopców, że właściwie oni nie mają też jakiegoś wzorca, za którym mogliby teraz iść, więc zostaje im rzeczywiście potem takie zawłaszczenie postaw patriotycznych, to widać na tych wszystkich marszach niepodległości, Konfederacja i takie opowieści o wielkiej Polsce. No ale z drugiej strony w swojej książce, skądinąd bardzo interesującej, to jest Wojna, kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze, pisze pani też o tym, że te wszystkie ruchy, które w Polsce działają i te wysoko postawione, czyli Ordo Iuris, bo tak ich postrzegam. No ale częściowo też ich chodzące na pasku polityków, jakieś narodowościowe klimaty związane z Konfederacją, że to jest właściwie część większej historii, która odbywa się na świecie obecnie, czyli wielkiej walki o wprowadzenie fundamentalizmu religijnego, ograniczenie praw kobiet. To są zazwyczaj takie prawicowe narracje, które zaczynają nam się w życie wdzierać bardzo mocno. Po napisaniu tej książki ja mam takie wrażenie, że pani jakby przewidziała coś, co się wydarzy w Polsce. To znaczy to kolejne ograniczenie praw kobiet. I to pytanie, które chciałabym przy okazji zadać, czy nie ma pani właśnie takiego wrażenia, że to jest nie tyle może sposób przewidzenia tego, co się wydarzyło, co jest pani takim rodzajem whistleblowerki, kogoś, kto mówi wcześniej o tym, co się dzieje na świecie w tym momencie, że nie jesteśmy częścią większej całości. Czy postrzega może pani siebie w trochę sposób takiej whistleblowerki, sygnalistki? Nie, to było po prostu... To wynikało po prostu z przestudiowania tego wszystkiego, co oni mówią, co robią. To wszystko jest tam bardzo wprost napisane. To była tylko kwestia czasu, kiedy to wszystko pojawi się u nas, ale u nas i tak już się zdążyły pojawić różne rzeczy z tej nieprzyjemnej listy to do, którą mają. Więc już tematy aborcji się pojawiły i te pomysły wypowiadania konwencji antyprzemocowej. Więc nie czuję się to jako przepowiednia, to po prostu wynika z rzetelnej analizy tego, co w innych miejscach robili, bądź tych materiałów, ich planów na to, co chcą zrobić dalej. Tutaj tak naprawdę takimi nośnikami informacji często bywali hakerzy i to właśnie ich można uznać za takich. Jest sporo materiału, którego nie posiadalibyśmy inaczej, gdyby nie praca często ukraińskich hakerów zwłaszcza, którzy uważają, nazywają się nawet haktywistami, bo uważają, że są po prostu żołnierzami na wojnie z Rosją i wykradają dużo dokumentów, które są bardzo istotne dla tej historii.
A ja tylko z nich korzystałam, one trafiały do domeny publicznej, trzeba było po prostu tylko umieć wynaleźć, potem się cierpliwie w nie wczytać, bo tych materiałów było bardzo dużo, na przykład były całe zestawy jakieś, maili na przykład różnych oficjeli i tak dalej, więc tylko było sporo, a czasu było mało, bo wiedziałam, że muszę to szybko wszystko napisać, żeby ludzie jak najszybciej wiedzieli o tym, co się naprawdę dzieje. Ponieważ niestety my mamy już bardzo mało czasu, to na koniec zadam jeszcze takie pytanie, które wiąże się z rzeczami nowymi. Legalna aborcja bez kompromisu. Powstanie komitetu, w którego skład wszedł między innymi ogólnopolski strajk kobiet, ale także łódzkie dziewuchy dziewuchom, Federacja na rzecz kobiet i ochrony rodziny, aborcja bez granic, no i polityczki lewicy. Cel to jest zebranie 100 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim, który ma wejść do Sejmu, no i przynajmniej do pierwszego czytania doprowadzenie. Czy to się uda? Czy oczywiście to jest takie pytanie, które można zawsze sobie zadawać, ale czy to się może tym razem wreszcie uda, kiedy już tyle kobiet wyszło na ulicę, kiedy już wszystkie mówimy, że nie można kompromisu, który nie jest kompromisem, ograniczać jeszcze o jedną przesłankę, tę embriopatologiczną, no bo my zaczynamy się po prostu znajdować w jakimś koszmarnym Gileadzie, który jednocześnie jest w Unii Europejskiej. Więc czy to się uda? Nie wiem, czy się uda. Nie mam takich odpowiedzi na to, czy się uda. Znaczy nie mam odpowiedzi na to, czy się uda teraz. Ale że w ogóle się uda kiedyś, to tak. Znaczy jesteśmy w takim paralelnym świecie, gdzie z jednej strony jest ta sfera polityczna, która ma swoje bardzo przestarzałe, skostniałe pomysły na życie i na w ogóle komunikację z obywatelami, a z drugiej strony mamy te tendencje XXI-wieczne społeczeństwa, które właśnie bardzo widać było u młodzieży na ich transparentach, które zmierzają w zupełnie innym kierunku, więc jeśli miałabym wyprowadzić z tego jakieś równanie, dojść do jakiegoś wyniku, no to zdecydowanie wychodzi na to, że ta siła oddolna, siła młodych, siła postępowa, siła, która wkracza dopiero w życie, wygra z tymi, którzy w jakiś sposób, chociażby historycznie rzecz biorąc, będą musieli jednak wymrzeć. Więc to się kiedyś zmieni. Ja jeszcze wyjaśnię może tylko taką jedną rzecz, bo też się to grono, które teraz protestowało, było dużo szersze i dla nas na przykład jako strajku kobiet już 4 lata temu zostało się jasne, że możemy iść tylko w stronę liberalizacji, a nie pozostania przy kompromisie. Wtedy, 4 lata temu, kiedy mieliśmy do czynienia z pomysłem karania za aborcję, odbywało się mnóstwo dyskusji na temat tego właśnie, co jest lepsze dla nas, czy kompromis jest okej. I po jakimś czasie, po przepracowaniu tego wszystkiego, po wysłuchaniu wszystkich argumentów dla chyba wszystkich nas ze strajków kobiet stało się oczywiste, że to może być tylko i wyłącznie liberalizacja, dlatego że to daje prawdziwy wybór i szacunek, zwraca kobiecie i możliwość jakiegoś godnego życia w zgodzie ze swoim ciałem, zdrowiem, pomysłem na swoje życie i tak dalej. Teraz będziemy znowu postawieni przed tym pytaniem wobec szerszej rzeczy społeczeństwa, czy iść w tą stronę, czy w tamtą stronę. No ale są to naturalne dyskusje, tylko tak jak mówię, żeby wyjaśnić, strajkowiec po prostu tą kwestię już zdążył sobie rozwiązać wcześniej, a teraz kolejna sfera społeczeństwa będzie musiała sobie tę rzecz przedyskutować. Mm-hmm. Ja święcie wierzę, że kiedyś będziemy żyć w normalnym kraju, w którym jest wolność, równość, można zawierać związki partnerskie, wszystkie osoby LGBT nie muszą się bać o swoje życie, a kobiety mają pełne możliwości korzystania z praw reprodukcyjnych. Pani Klementyno, ja serdecznie dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za to, że ogólnopolski strajk kobiet w ogóle istnieje. Serdecznie pozdrawiam z Łodzi, gdzie kobiety zawsze były wielką siłą i gdzie na marszach chodziło po 30 tysięcy dziewczyn, kobiet, babci na ulicach. Dziękuję bardzo. Super, wielkie dzięki. Przepraszam za te techniczne rzeczy, ale pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że nie było mnie słychać. Nie wiem, czemu akurat teraz. Nie ma za co, dziękujemy. I do zobaczenia na ulicy. Przyłączamy się do tych pozdrowień z Łodzi. Dziękujemy, pozdrawiamy Warszawę. A za chwilkę dosłownie zapraszamy na spotkanie z Ann Applebaum, która opowie nam o relacjach transatlantyckich po wyborach w Stanach Zjednoczonych.
Zostańcie Państwo z nami. Chwileczkę dosłownie. Szanowni Państwo, witamy po przerwie na naszej wirtualnej scenie. Gość specjalny, nie tylko na naszej scenie, również w rozświetlonych ekranami komputerów, domach, Ann Applebaum. Nagrodzona Pulitzerem za książkę Gułag, autorka Czerwonego Głodu i Za żelazną kurtyną, członkini redakcji The Atlantic. Jest wykładowczynią w dziedzinie spraw międzynarodowych w John Hopkins School of Advanced International Studies, gdzie współprowadzi LSE Arena, program badawczy poświęcony dezinformacji i propagandzie XXI wieku. Zaraz zaproszę na scenę doktora habilitowanego Tomasza Kamińskiego, adiunkta w Zakładzie Azji Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, członka redakcji Liberté. Serdecznie zapraszam na rozmowę o gorącym temacie. Jakie będą relacje transatlantyckie po wyborach w Stanach Zjednoczonych? Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy 45 minut na rozmowę o wyborach w Stanach Zjednoczonych i o relacjach transatlantyckich po tych wyborach. Ale czy my w ogóle wiemy, kto wygrał w tych wyborach? Bo wie pani, różnie ludzie mówią. Tak, my wiemy, kto wygrał. Biden wygrał i nawet nie było aż tak blisko. Jeżeli chodzi o głosy ogólne, on wygrał przez prawdopodobnie 5, może nawet 6 milionów. Jeżeli chodzi o nasz dziwny, specyficzny system Electoral College, czyli college elektoralny, on też wygrał
mniej więcej 306 do 210 głosów, więc Biden wygrał. Czy... Ale rzeczywiście mamy nietypowe sytuacje, dla nas nie bezprecedensowe, sytuacje, gdzie Trump nie chce uznać te rezultaty i nie chce mówić, że Biden będzie następnym prezydentem. I na razie to jest bardzo dziwny moment w Stanach, bo nikt nie wie, czy to traktować jako coup d'etat, czy jako coś śmiesznego, czy to jakiś nowy szwindel, czy jakieś oszukanie. Jest dziwny moment. Mi się wydaje, że za tydzień będzie trochę jaśniej, ale abyście wiedzieli, nie ma żadnych wątpliwości, żadnych, że Biden wygrał i nawet, jak mówiłem, nie było blisko. A jeżeli popatrzeć z perspektywy europejskiej na to zwycięstwo Bidena i na Amerykę po prezydenturze Trumpa, to czy ten Trump i jego rządy to był jakiś incydent w historii Stanów Zjednoczonych i możemy się spodziewać, że przechorowaliśmy rządy Trumpa i teraz już będzie inaczej? Czy raczej należy się spodziewać, że po 4 latach rządów Bidena może wróci Trump albo wróci ktoś podobny do niego? Jak pani sądzi? Tak, niestety właśnie teraz to, co widzimy, mianowicie ten gra, gdzie Trump się udaje, że on nadal jest prezydentem, nadal będzie prezydentem. Niestety też widzimy, że część jego partii popiera tego, albo jeżeli nie może mówić popierać, oni przynajmniej próbują też się udawać, że on może wygrał, więc... Problem w Stanach nie jest tylko z Trumpem teraz. Problem jest z całą partią republikańską, która już nie jest partią zwykłą, demokratyczną. To jest już partia, która ma cechy grupy autorytarne i która nie chce respektować reguły gry nasze w Stanach. Ale też można powiedzieć, że też nie wiadomo, czy oni będą respektować reguły gry międzynarodowych. No dobrze, to może warto zapytać, co się stało z partią republikańską, bo przecież pani kiedyś, jak rozumiem z pani ostatniej książki z Mierz Demokracji, wspierała republikanów. W roku 2008 napisała pani taki tekst, który się odbył szerokim echem, dlaczego nie będę głosowała na Johna McCaina. Ale coś się z tą partią jednak głębokiego stało, że z partii Ronalda Reagana, z partii prezydenta, który mówił o tym Shining City on the Hill, o Ameryce, która ma być wzorem i inspiracją dla świata, zmieniła się w partię Trumpa, który mówi o izolacjonizmie i mówi America first. To jest zupełnie inna partia. Tak, to jest już teraz zupełnie inna partia i rzeczywiście to się zaczęło właśnie 2008 rok. To były wybory, kiedy wybrano Barack Obama jako prezydent i część tej partii republikańskiej nigdy nie akceptowała jego prezydentury. To znaczy, że zaczęło krążyć w Stanach mit, tak my to nazywamy birtherism, że on się nie urodził w Stanach, a tak naprawdę urodził w Afryce, w Kenii i nie jest Amerykaninem i więc nie może być prezydentem. I do Polaków to może być zrozumiane, bo to jest trochę podobnego i to właśnie opisuje tego w tej książce, o którym pan mówi. To jest podobnie do mit smoleński w Polsce. Mianowicie to jest zupełnie fałszywa teoria, która jednak jest akceptowana przez część elektoratu, 25-30%, z którego wynika, że nie można nikogo i niczego ufać. No jeżeli mamy fałszywy prezydent, to znaczy, że wszyscy, nie wiem, kongres, Biały Dom, media, sądy, wszyscy kłamią. I to było tak samo z mytem smoleńskim tutaj. Mianowicie, jeżeli wierzyłeś w to, że prezydent Kaczyński był zamordowany przez Rosjanie razem z Donaldem Tuskiem, no wtedy też byłeś skłonny do mieć niezaufanie do całego systemu
i legalny, polityczny, demokratyczny. I mamy taki deficyt zaufania w Stanach, który w tej chwili jest dużo szerszy nawet niż wtedy. I Trump używał ten brak zaufania, aby dostać prezydentora, i teraz on jest głębszy i szerszy niż kiedykolwiek. Więc mamy głębokie, naprawdę głębokie zmiany, i bardzo jest ważne też dla Europejczyków, żeby oni o tym zrozumieli. To nie znaczy, że Amerykanie, że wszyscy się zmienili, że to jest koniec NATO, że to będzie kraj izolowany. Ale bo na przykład Biden reprezentuje właśnie ten nurt w Stanach proeuropejskie, protransatlantyckie, nurt, który chce być zaangażowany w świecie dalej. Ale trzeba pamiętać, że ktoś, który ma te poglądy trochę jak Trumpa, może wygrać za 4 lata, też za 8 lat. I mi się wydaje, że już jest najwyższy czas, żeby Europa była za to przygotowana. No właśnie, co to oznacza? Tak. Co to oznacza, że Europa ma być przygotowana? Bo z tego, co pani mówi, mamy być może 4-letnie okienko, 4-letni okres na współpracę z Ameryką, z prezydentem, który jest proeuropejski, dla którego relacje transatlantyckie są ważne, ale za 4 czy za 8 lat będziemy mieli sytuację znowu jakąś inną. No i teraz jest pytanie, co my możemy zrobić? Jeżeli by pani miała, gdyby od pani zależało i miałaby pani wskazać takie 3 priorytety, na których Unia powinna się skupić w ciągu tych czterech nadchodzących lat prezydentury Bidena. Prezydentury, która też przecież będzie ograniczona, jeżeli chodzi o jego władzę, bo prawdopodobnie nie będzie, demokraci nie będą mieli większości w Senacie, więc nie będzie mógł rządzić w pełni i robić wszystkiego tego, co chce. Co by pani poradziła Europie? No, po pierwsze, Europa musi zacząć myśleć o siebie jako trzeci sił w świata, że mamy Stany Zjednoczone, mamy Chiny, i oni reprezentują inny świat, jeżeli chodzi o wartości tak dalej. Więc Europa też musi w tej chwili myśleć o sobie jako superpower, jako część świata, które też reprezentują wartości i będzie mógł o tym walczyć. I to jest troszeczkę problem dyplomatyczny, że Europejczycy muszą zacząć o siebie tak myśleć, ale to jest też problem taki bardziej twardy. Znaczy ja od dawna uważam, że oczywiście najważniejsze gwarancji bezpieczeństwa Europy jest NATO, ale jako część NATO ja uważam, że powinien być armii europejskie i instytucje bezpieczeństwa europejskie, które są w stanie działać bez Stanów. I które już zaczynają myśleć też o swoich granicach, znaczy granice Europy, jako jedności. Ja wiem, że jesteśmy w tej chwili daleko od tego i na razie większość Europejczyków tak nie myślą, ale mi się wydaje, że to jest akurat rola, bardzo ważna rola dla Polski, żeby grać w Europie właśnie rolę promowania tego typu myślenia, bo jakie są kraje, które będą stracić największe, jeżeli Stany czy decydują za 4 albo 8 albo 10 lat, że nie chcą być już zaangażowane w Europie? No, Polska będzie jeden z tych, bo Polska jest kraj nadal na granicy między Europą i krajów wschodnich. I jest w interesie Polski, żeby popracować nad tym właśnie bezpieczeństwo europejskie i też zacząć myśleć w tych kategoriach europejskich. Wiem, że w tej chwili mamy rząd polski, który myśli absolutnie inaczej i odwrotnie. Ale w przyszłości mam nadzieję, że młodych ludzi i że ludzi w opozycji i zaczynają w tych kategoriach myśleć i popracować.
A jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, to myśli pani, że ona się jakoś istotnie zmieni za prezydentury Bidena, bo prezydentura Trumpa była pod tym względem trochę taka niejednoznaczna. No z jednej strony Trump prawdopodobnie doszedł do władzy dzięki pomocy pewnej ze strony Rosji. Wypowiadał się o Władimirze Putinie w taki sposób, o którym w Europie nikt się o nim nie wypowiada, czyli z pewnym podziwem nawet dla siły jego władzy autorytarnej w Rosji. Natomiast z drugiej strony no na przykład skutecznie blokuje wielkie przedsięwzięcie energetyczne, czyli drugą nitkę gazociągu północnego, czym no bardzo mocno uderza w interesy rosyjskie. Jak pani się spodziewa, jak może wyglądać ta polityka amerykańska wobec Rosji w najbliższych 4 latach? Tak, politykę wobec Rosji w czasie prezydentury Trumpa było trochę dziwną, bo tak naprawdę było 2 albo 3 różne jakby nurty. No, po pierwsze były ten typowy, klasyczny Departament Stanu, popieramy niezależności Ukrainy, popieramy NATO, popieramy Polską i to była polityka też Departament Stanu i Pentagonu, trzeba powiedzieć. I ludzi, którzy długo pracują w biurokracji amerykańskiej, którzy chcieli jakby kontynuować tradycyjne amerykańskie politykę wobec Europy i w tym sensie być. To nie znaczy, że chcieli wojnę z Rosją, ale rozumieli, jak Rosja jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, chcieli być na to przygotowane. Potem był drugi nurt. Mianowicie Trump sam, który był bardzo blisko Putina, który prawdopodobnie z nim rozmawiał dużo bardziej często niż w tej chwili wiemy, i który chciał mieć inne relacje z nimi otwarte, ale się bał, że to będzie, znaczy sam fakt, że jego wybory były promowane przez Putina, to znaczy, że on zawsze był bardzo ostrożny. Nie chciał publicznie pokazać, że on jest blisko Putina, bo wiedział, że ludzie będą mówić, że to jest, że on ma jakieś dziwne z nim związki. Trzecie można powiedzieć, że polityka, bo trzeci jakby nurt polityczny, taki America First, można powiedzieć, gdzie było część też Trumpistów, szczególnie może Secretary of State Pompeo, którzy chcieli promować biznes amerykański jako najważniejsze. I ich, na przykład, jeden z ich celów było tak, że oni chcieli, żeby Europejczycy kupowali od nich gazu. Że ten ich i to było zawsze w myśleniach jako gra raczej o władz i nie chcieli, żeby Rosja miało, no po prostu chcieli, żeby jak najwięcej gaz Amerykańcy sprzedawać w Europie, jak najmniej rosyjskie. Więc to też było gra, które dotyczyło się w ostatnich kilka lat. Mi się wydaje, że polityka Bidena będzie bardziej rzetelna, znaczy będzie bardziej zrozumiane dla ludzi. Biden sam bardzo dobrze zna Rosję, bardzo dobrze zna Polski, bardzo dobrze zna Ukrainę i absolutnie będzie za to, żeby, mi się wydaje, że w ogóle jego polityka wobec Europy będzie inaczej i będzie próbował jakby od nowo stworzyć poczucie, że jesteśmy, że jest jakieś jedności zachodniej, jedności demokratycznej i będzie próbować budować tych linki między Europa, Ameryka, też może Japonia, Korea Południowa, znaczy demokrację w świecie, żebyśmy przeciwstali nie tylko Rosji, no przeciwko też Chin. I mi się wydaje, że to będzie bardziej jasne i zrozumiałe dla ludzi w przyszłości. A
a Chiny? Bo jeżeli bym miał wskazać jakąś rzecz, w której Biden i Trump się zgadzali, czy prawie się zgadzali, to była polityka wobec Chin. Bardzo taka konfrontacyjna, postrzeganie Chin jako zagrożenie. Czy widzi pani tutaj pewną płaszczyznę do współpracy z Europą? Bo przecież od lat mówi się, że Zachód przeciwko Chinom powinien występować, czy vis-a-vis Chiny powinien występować wspólnie, że wtedy będzie miał przewagę, będzie w stanie narzucić swoje reguły gry z Chinami. Chiny do tej pory bardzo tak sprytnie wykorzystują te podziały między Ameryką i Europą. Czy sądzi pani, że to będzie jeden z priorytetów Bidena, żeby współpracować z Europą i tworzyć wspólną politykę Zachodu wobec Chin? Tak, nie tylko sądzę, ale wiem, że tak będzie, że oni, ludzi Bidena już zaczęli o tym rozmawiać, i publiczny, i prywatny, że właśnie oni widzą, bo oni rozumieją, że Chiny w tej chwili są zagrożenie dla bezpieczeństwa demokracji w Azji, ale też rozumieją, że balans, jeżeli chodzi o handel, jest od dawna jest nie fair i trzeba to zmienić. Ale pamiętać, że znowu z Trumpem trzeba uważać, jak to było naprawdę i nie tylko to, co on powiedział. Znaczy, Trump bardzo lubił rozmawiać z dyktatorem Chin i chińskie. I był gotów nawet pamiętać, że na początku, w styczniu w tym roku, jak Xi Jinping powiedział, że wszystko jest w porządku z tym koronawirusem, nie ma problemu. Trump go słyszał i uwierzył, więc on był później był bardzo antychiński, ale tak naprawdę był bardzo naiwny wobec Chin. I jak pan pyta, bardzo słusznie brzmi w to pytanie, Trump też stracił duże okazje, żeby stworzyć właśnie jeden blok, jeżeli chodzi o handel i gospodarkę zachodni, demokratyczny, transatlantycki, żebyśmy razem mieli taki zjednoczony politykę wobec Chin, a nie każdy swojego. No, Trump prowadził wojnę handlową z Chinami, z Europejczykami, z Kanadyjczykami, więc on chciał walczyć ze wszystkimi. On kompletnie nie rozumiał, co to znaczy traktat handlowy i bardzo dużo błędy popełnił. Wiem, że jest plan akurat Bidena, żeby w styczniu, nie wiem, czy 20 czy 21, już mówić otwarty do Europy. Chcemy współpracować z wami. Chcemy stworzyć razem z wami wspólną politykę wobec Chin i będziemy o tym spotkać i rozmawiać i za 3, 4, 6 miesięcy będziemy mieć wspólny plan. To jest akurat, oni już zaczęli o tym mówić, więc my wiemy, że tak będzie, że ta polityka Trumpa, gdzie Ameryka jest przeciwko wszystkich, Europa, Chiny, Kanady, już się skończyło i będzie próba, jak mówiłem, zjednoczyć Zachód i krajów, świat demokratyczny, abyśmy mieli jedna wspólna polityka wobec Chin. A myśli pani, że to porozumienie handlowe, które negocjował jeszcze Obama z Europą, mówię o porozumieniu TTIP, które miało być no, wielkim przedsięwzięciem i politycznym, i gospodarczym, na które wiele firm czekało, znaczy, część osób też się obawiało go. Czy myśli pani, że Biden będzie chciał wrócić do pomysłu stworzenia strefy wolnego handlu między Stanami Zjednoczonymi a Europą? No i czy w ogóle w obrębie jednej prezydentury czteroletniej jest to możliwe? Nie wiem tego. Myślę, że to będzie argument wewnątrz administracji, bo będzie część ludzi, którzy będą chcieli to zrobić, a też będzie część, którzy są właśnie nieufni wobec tych traktatów handlowych i nie będą chcieli wierzyć. Więc to jest już widać w obu partiach w Stanach, i partie demokratyczne, i republikańskie, że
że jakby odczucie wobec handlu już nie są aż tak pozytywne, że ludzi właśnie się boją, że przez te traktaty my stracimy nasz fabrykach. I ja nie wiem, czy on będzie znaleźć takiego entuzjazmu, tak jak było 10 lat temu, ale zobaczymy. Na pewno to będzie temat do rozmowy. Jak czytałem pani książkę z Mierzy Demokracji, która zresztą jest świetna, bardzo się cieszę, że ona wyjdzie niedługo w Polsce, to z tej książki rysował się taki obraz, że w zasadzie pisała pani o Polsce, o Węgrzech, o Wielkiej Brytanii, o Stanach Zjednoczonych, ale za każdym razem opowiadała pani jedną historię. Opowiadała pani historię rosnących podziałów, opowiadała pani historię zmęczenia taką merytokracją i rządami ludzi, którzy opierają się na wiedzy, na nauce, na rozsądku. Opowiadała pani o kłamstwie, które jak kiedyś było, powiedzmy, przyprawą polityki, to teraz stało się głównym daniem w polityce. Czy to jest tak, że faktycznie Europa i Stany Zjednoczone przeżywają tak naprawdę tą samą historię polityczną w tym momencie? Ja nie wiem, czy można mówić o to samo, ale są bardzo, bardzo podobne ruchy i bardzo podobne uczucie i w Europie, i w Stanach w tej chwili. I ja bym nawet, no może to jest moje dziwne z punktu widzenia, bo jestem Amerykanką i mieszkam w Polsce, ja nawet widzę bardzo duże wspólne między na przykład Partią Republikańską w Stanach i PiS w Polsce. Znaczy, oczywiście są różne kulturowe i tak dalej, ale ten nurt autorytarny, antydemokratyczny, nieufny wobec media, nieufny wobec faktów, nieufny wobec naukę, nieufny wobec niezależnych sądów, no to tego widzimy w obu krajach. I też te bardzo podobne autorytarne uczucie też można widać w innych miejscach. No przed chwilą, godzinę temu też rozmawiałem, miałam taką publiczną rozmowę z koleżanką z Turcji, Elif Shafak, to jest bardzo dobry pisarz turecki. I ona mówi, jak ona mówi o Turcji, to też jest bardzo podobne, i że jest jedna partia, która myśli o siebie, że my tylko my jesteśmy patriotami i inne partie są zdrajcy albo jakiś degradowany elit. No to jest bardzo podobny ten język pogardy wobec opozycji, wobec ludzi myślających inaczej. Tego słyszymy w tej chwili wszędzie. No możemy, nie wiem, czy pan chce iść w tym kierunku, ale mi się wydaje, że to jest ściśle, bardzo jest blisko związane ze zmianami, które my wszyscy mamy w tej chwili w mediach. Mianowicie jak ludzie w tej chwili czytają o polityce, co oni wiedzą. No to jest ludzi głównie wiedzą o polityce przez ich telefonów. I no to co to znaczy, że you know, mamy przed chwilą, nie wiem, jeden wiadomość od wujek w Chicago, drugi potem mamy wiadomości od, to jest jakiś reklamę dla szampon, a po trzecie potem mamy wiadomości o wojnę w Nagorno-Karabach, a potem o wybory w Stanach Zjednoczonych. Ale jak odróżnić, co jest ważne, czy jak wiedzieć, czy jeden jest prawdę, czy nieprawdę. Plus mamy platformy, które prowadzą kanały media społecznościowe, które celowo, to jest ich cel, nami działają, znaczy nas dzielą raczej w grupach wąskich, i gdy my żyjemy i tylko widzimy to, co my chcemy widzieć. Znaczy, jeżeli masz jakieś skłonności prawicowe, wtedy będziesz miał widać coraz więcej reklamy i wiadomości i posty prawicowe. Jak masz skłonności lewicowe, to samo. Więc już brakujemy wspólny przestrzeń, taki po angielsku kind of public space, public sphere, gdzie możemy rozmawiać w jakimś równym
Różne miejsce, gdzie wszyscy słyszymy i mamy wspólne fakty. W tej chwili nie tylko mamy różne opinie w naszych społeczeństwach, ale każdy ma swój fakt. I to jest zabójcze dla demokracji, bo w demokracji też musimy mieć wspólne fakty, jeżeli chcemy mieć politykę, która będzie rozwiązać problemy i nie będzie jakiś niekończony wojna kulturowa. Ale to jest problem, co my mamy w Polsce i w Stanach, i Turcji, i na Filipinach, i wszędzie. No właśnie, to jest niewątpliwie problem, który jest wspólny dla Europy i Stanów Zjednoczonych, czyli rewolucja cyfrowa, która się przetacza przez Stany Zjednoczone, przez Europę, która zupełnie nam zmienia dyskusję publiczną, rolę mediów. No ale to zapytam panią może tak, co z tym możemy zrobić, bo szczerze powiedziawszy, ta pani ostatnia książka jest dosyć pesymistyczna. Znaczy jej wydźwięk jest dosyć pesymistyczny, mimo tego, że w tym ostatnim fragmencie stara się pani być optymistyczna i nie zostawić czytelnika takiego zupełnie załamanego tym, co się dzieje w świecie. To jednak przebija przez nią bardzo silny niepokój co do przyszłości. Czy teraz po wygranych wyborach przez demokratów, no, który był jednak olbrzymim zastrzykiem optymizmu dla wielu osób i w Stanach Zjednoczonych i w Europie, czy dzisiaj jest pani nieco bardziej optymistyczna i ma pani jakieś recepty na to, co możemy realnie zrobić, czy też jednak no, jesteśmy troszkę bezwolni i tak naprawdę bezradni wobec tej sytuacji. Nie jesteśmy nigdy bezradni albo bezwolni i ja też uważam, że znaczy ja jestem z natury pesymistyczną, znaczy to jest jaki bym tak stworzona, można tak powiedzieć. Ale ja uważam, że jest nieodpowiedzialne być pesymistyczny, bo to jest nie fair wobec naszych dzieci, no bo jednak oni będą, to będzie ich świat za 10, 20, 30 lat i nie możemy im mówić, że wszystko jest skończone. Więc ja nie chcę udawać, że problemy, które my mamy w tej chwili nie są poważne, bo są, ale mi się wydaje, że ludzi z dobrej woli mogą znaleźć rozwiązania. Na przykład mi się wydaje, że jest możliwe uregulować media społecznościowe i uregulować internet, aby on byłby pomocny dla demokracja raczej, a nie zabójczy. I to jest dłuższa, głębsza rozmowa. Ale mi nie chodzi o cenzurowanie internetu, ale raczej na przykład znaleźć algorytmy, które zamiast promować podziałanie, zamiast promować złych emocji, algorytmy, które promują lepszych rozmów. No, i to jest możliwe technicznie. Albo i możemy zacząć od początku rozmawiać, kto powinien być anonimowy w internecie, czy w forach, tak jak Facebook czy Twitter, czy ludzie nie powinni działać pod swoich nazwisków, jeżeli chcą być promowane i słyszane. Bo my wiemy, i to jest już udowodnione, że ludzie, którzy mówią anonimowo, są bardziej bardziej agresywny i tak dalej. Więc możemy zacząć myśleć o tym, jak kontrolować internet, żeby nam pomagać, raczej niż nam zaszkodzić. Ale oczywiście to musi być projekt nie tylko jednego kraju. I też mam nadzieję, że między Europą i Stanów Zjednoczonych, że znajdziemy jakiś moment, kiedy możemy stworzyć jakieś wspólne rozmowy. Takie rozmowy na poziom w Brukseli, znaczy na poziom europejski już są. I możliwe jest, że dla Europejczyków ta rozmowa będzie łatwiej, bo to nie są nasze firmy. Facebook, czy Google, czy Amazon, czy Twitter to są firmy amerykańskie i oni mają bardzo dużo wpływ w Stanach.
i w Europie mają mniej wpływ. W Europie oni są po prostu zagraniczne firmy, które nam przeszkadzają. Więc jest jakaś nadzieja, że Europę razem zaczyna się stworzyć lepszych warunków dla nas tak naprawdę. I reformują internet, ale to jest dłuższy, długi problem, tak, ale myślę, że jest możliwe, jest do rozwiązania. A naprawdę pani wierzy, że państwa narodowe są w stanie zmusić te potężne firmy, takie jak Facebook czy Google, do tego, żeby uregulować internet wedle tego, co sobie państwa wyobrażają? Czy to jest w ogóle możliwe? Bo to są, to są bardzo, bardzo silni aktorzy, którzy no mają chociażby budżety dużo większe niż niektóre państwa narodowe. No dlatego mówię nie o Polskę, a mówię o Europę albo o Europę plus Stany Zjednoczone. Ale trzeba pamiętać, ja mam koleżankę, która pracuje w takim dużym firmie finansowym, to znaczy w banku tak naprawdę. I ona mi powiedziała tak, no, że zobacz, jak coś się dzieje w sferach finansowych na świecie, że mamy niesamowite, silne, bogate firmy. Oni silno konkurują ze sobą, no, jeżeli chodzi o financial markets. Wszyscy chcą oszukać wszystkich, no bo to jest w ich interesach, nie? A jednak nam się udało uregulować tych rynki finansowych. Więc jest możliwe, tylko trzeba chcieć to robić. My już wiemy, że Europa jest w stanie zmuszać Google czy Facebook do płacenia podatki. No, i jesteśmy w stanie też używać nasze prawa o konkurencyjności na przykład, żeby mówić do nich, macie za dużo wpływ, musicie sprzedawać część waszych biznesów. I my, i Europa robi to cały czas. I mi się wydaje, że jest to możliwe, tylko że na razie nie było konsensus o tym, jak to zrobić. Ale mi się wydaje, że jest to możliwe. To jeszcze jeden wątek z pani ostatniej książki. Wspomina pani w niej swoje spotkanie z byłym premierem Hiszpanii, Aznarem. I pisze pani o nim, że to był taki zadeklarowany atlantysta, zwolennik współpracy między Europą a Stanami, ale teraz, jak pani na niego patrzy, to widzi człowieka zupełnie z innego świata, bo ten atlantyzm umarł, jego w zasadzie nie ma. Czy to rzeczywiście tak jest, że w Stanach czy w Europie nie ma ludzi, dla których ta współpraca transatlantycka jest ważna? Bo przecież jak patrzeć na ostatnie wybory, to ja nie pamiętam żadnych wyborów amerykańskich, które by się cieszyły aż takim zainteresowaniem w Europie. No już w sposób wręcz skrajny było to widać w Polsce, gdy zwolennicy jednej i drugiej partii w zasadzie kibicowali Bidenowi i Trumpowi niemalże z równym zaangażowaniem, jak kiedyś kibicowali Tuskowi i Kaczyńskiemu. Czyli dla ludzi jednak jest bardzo ważne to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, nie chciałam powiedzieć, że Aznar jest, tylko chciałam powiedzieć, że jego świat się skończył trochę i ten szczególnie w Hiszpanii, ten automatyczny, no, że jesteśmy razem z Amerykanami, że ludzie zaczęli to kwestionować. I akurat to jest bardzo ważne dla Polaków. Dlaczego? No bo dla Hiszpanii problemy, na przykład bezpieczeństwo Polski i ten rywalizacji z Rosją czy problemy Białorusi, nie są aż tak ciekawe. Znaczy dla nich bardzo ważne jest, są wojny na przykład w Libii albo problemy świat muzułmańskie albo północnym Afryki. Więc oni myślą inaczej. Oni trochę zaczęli, jest w tej chwili trochę zaczyna być brak wspólna polityka wobec bezpieczeństwa w Europie. I każdy kraj ma jakby swój świat i swoje interesy. Ja mam nadzieję, że stworzenie jakiegoś wspólnej instytucji, czy nawet
czy nawet brygady europejskiej, to by się zmieniło, no bo jeżeli dla Hiszpanów byłoby ważne to, co się dzieje tutaj i dla Polaków też byłoby ważne to, co się dzieje w Hiszpanii, mielibyśmy silniejszy cały kontynent. To nie jest tak, że to, co się dzieje w Stanach, nie jest ważne, tylko że każdy w tej chwili na to trochę inaczej patrzy. No to jeszcze mamy 5 minut z kawałkiem, to jeszcze chciałbym panią zapytać, pewnie już pani odpowiadała na to pytanie 100 razy w ciągu ostatniego tygodnia, ale mimo wszystko zapytam, co te wybory w Stanach Zjednoczonych oznaczają dla Polski? Czego możemy się spodziewać po prezydenturze Bidena? Bo jak widzimy, rząd chyba się jej bardzo obawia, jednoznacznie stawiał na Trumpa, politycy partii rządzącej nie ukrywali swoich sympatii w tych wyborach. Czy to nam może zaszkodzić w jakiś sposób, czy w ogóle sytuacja w Polsce, w polityce amerykańskiej będzie miała jakiekolwiek znaczenie? To znaczy, niestety to było bardzo... Jaki jest dobry słów, nie tylko naiwny, nie głupie, ale taki nieprofesjonalny ten pozycja rząd polski wobec Trumpa. No nie można liczyć na jednej partii w zagranicy, nie można wybierać. No oczywiście to zawsze było możliwe, że demokraci wygrają i być tak otwarty, stroniczny wobec najważniejszych przyjaciół na świecie, który był skrajnie nieprofesjonalny. I nie wiem, co oni myśleli, czy oni myśleli, że Trump będzie na zawsze, czy co. No oczywiście Biden zna dobrze Polski. On był tutaj kilka razy. On się spotkał nawet z moim mężem Radek Sikorski, jak był ministrem, też kilka razy. Ma wokół siebie też ludzi, którzy dobrze znają Polski i też Węgry. I mi się wydaje, że będzie inny język, szczególnie jeżeli chodzi o te pytania dotyczące praworządności tutaj. Bo to są dla demokracji już jeżeli Trump lekceważył i jego ludzi lekceważył takich pytań, dla administracji Bidena to mi się wydaje, że to wróci do gry jako kategorię, coś, które im się interesuje. I oni będą o tym mówić otwarte i będą chcieli słyszeć, co od polskiego rządu, jakieś propozycje, jeżeli chodzi o sądów, jak możemy wrócić do czegoś normalnego. I też myślę, że każda próba rządu, każdy krok przeciwko media niezależne też będzie zauważane w Stanach tym razem. Więc będzie inne podejście do Polski. Ale głębsze, na najważniejsze jest to, że nadal jest dobrze poczucie. Znaczy nawet ludzie Bidena traktują Polskę jako partner, jako sojusznika. To nie są groźby wobec Polski. Oni po prostu chcą, żeby Polska wróciło do status pełny demokratyczny i że Polska będzie część sojusz transatlantycki. Ale Ameryka ma jakieś instrumenty polityczne realne wpływu na rząd Polski. Jakby to miało wyglądać w praktyce, jak pani by się spodziewa? Czy to będą takie zakulisowe naciski prowadzone, nie wiem, przez pewnie nowego już ambasadora amerykańskiego w Polsce? Czy to będą jakieś być może działania robione wspólnie z instytucjami europejskimi? Jak pani w ogóle to widzi w praktyce? Nie wiem. Znaczy, to jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. I oczywiście to nie jest priorytetem w tej chwili w Stanach, no bo mamy niesamowite złą sytuację z pandemią, złą sytuację gospodarką, inne też ważne problemy zagraniczne i nie sądzę, że to będzie jakby miał pierwsze miejsce. Ale chciałam tylko powiedzieć, że będzie inny typ myślenia
Waszyngtonu i mam nadzieję, że polski rząd jest na to przygotowana. Czyli że zmieni tą swoją retorykę pro-trumpowską, tak? Na początku, tak, jako początek, tak. No dobrze, to ostatnie pytanie jeszcze zostało mi z listy o Niemcy. Chciałem panią zapytać, ten taki głęboki konflikt, który widzieliśmy w czasach Trumpa między i nawet było widać między spotkaniami Trumpa i Merkel, taką głęboką niechęć. Czy to się teraz zmieni i jakie to może mieć konsekwencje dla całego regionu i też dla Polski, bo przecież rząd PiS próbował się trochę ten konflikt wygrywać na swoją korzyść i pokazywać się, że no Ameryka ma słabe kontakty z Niemcami, ale za to my tutaj jesteśmy chętni i gotowi, będzie Fort Trump, będą jakieś inne wspólne inicjatywy. To już się zmienił. Znaczy, Biden już zwolnił do Merkela i od 20 stycznia, od momentu inauguracji, Amerykanie będą współpracować z Niemcami, z Francuzami, z Europejczykami, tak jak to będą ich najważniejsze i największe partnerami. To jest bez wątpliwości. To jest intuicja Bidena, ale też, jak mówiłem, ludzi wokół niego już są na to przygotowani. Już mówiłem, że oni będą, pierwsza rzecz, co będą robili, duże konferencje, co możemy wspólnie robić, jak możemy mieć wspólną politykę wobec Chin, jak możemy mieć wspólną politykę handlową. To będzie ich pierwszy priorytet, jeżeli chodzi o spraw zagranicznych. No to dobrze, to jest pani z natury pesymistką, ale naszą rozmowę kończymy optymistycznie, kończymy taką wizją współpracy transatlantyckiej, która się rozwija i która przynosi korzyści obu stronom. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, a na scenę zapraszam panią Olgę Brzezińską. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy za te wszystkie najnowsze, najbardziej aktualne informacje. Jesteśmy podbudowani, zwłaszcza tym optymistycznym akcentem na sam koniec. A już za kwadrans dołączy do Igrzysk Wolności Maria Peszek. Będziemy kończyć ten pierwszy dzień bardzo mocnym akcentem. Zapraszam za kwadrans.
Szanowni Państwo, i tak oto tym super nowoczesnym i super szybkim pociągiem dojechaliśmy prawie do punktu docelowego. Hamujemy z piskiem, bo na peronie czeka już na nas Maria Peszek. Maria Peszek, wokalistka, aktorka, autorka tekstów, performerka, grała u wybitnych reżyserów teatralnych i filmowych, tworząc szereg wielokrotnie nagradzanych ról. Współpracowała m.in. z Jerzym Grzegorzewskim, Piotrem Łazarkiewiczem, Agnieszką Holland, Jerzym Szturem, Kazimierzem Kucem i Krystianem Lupą. Od 2005 roku koncentruje się na twórczości muzycznej. Wydała 4 albumy solowe: Miasto Mania, Maria Awaria w 2008 roku, Jezus Maria Peszek w 2012 roku i Karabin w 2016 roku. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, między innymi Paszportu Polityki, Fryderyków, Wdech Gazety Wyborczej i Fenomenu Przekroju. W styczniu 2020 roku, po koncertowej przerwie, artystka wróciła z zespołem w nowym składzie i z nowymi, zaskakującymi aranżami w ramach entuzjastycznie przyjmowanej Sory Polsko Super Tour. Maria Peszek, witamy serdecznie na Igrzyskach Wolności. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się w ramach Igrzysk Wolności, to 3-dniowe wydarzenie, ale myślę, że od wielu lat uczestniczymy w zupełnie innych igrzyskach, w których stawką jest, są kwestie najważniejsze, między innymi wolność, i tak ta indywidualna, jak i zbiorowa. I o nią chciałabym najpierw Panią zapytać, czym ona jest dla Pani, jak rozumie Pani wolność? To coś najważniejszego. Dla mnie, zarówno jako dla człowieka, jak i dla artysty. Przede wszystkim myślę, że wolność to odpowiedzialność wyborów, jakich się dokonuje. I najbardziej fantastyczne jest to, że można tych wyborów dokonać. A ta odpowiedzialność jest czymś wyzwalającym, bo sprawia, że mamy poczucie sprawczości, że to właśnie od nas zależy, jak się czujemy, jakich tych wyborów dokonujemy, jakimi drogami idziemy przez życie. I tak bym powiedziała, że ta odpowiedzialność jest czymś najsłodszym, co można sobie wymarzyć. I to jest coś, co sprawia, że jesteśmy, kim jesteśmy. I to piękne powtórzenie nam się tutaj pojawia. Właściwie słowo, które przewija się przez cały dzisiejszy dzień, wolność, ale również w połączeniu ze słowem odpowiedzialność. I pięknie Pani mówi, że to jest właśnie ten najsłodszy ciężar, odpowiedzialność, którą niesiemy w imię wolności. Dla artysty wolność jest warunkiem niezbędnym, koniecznym, kluczowym dla tworzenia i dla ekspresji. Jednak trzeba pamiętać, że artysta nie tworzy w próżni. To wszystko, co dzieje się dookoła, dotyka artystów, tak samo jak każdych innych członków wspólnoty, zbiorowości, bo nie jesteśmy, ani artyści nie są oderwani od tych kwestii, z którymi dzisiaj się zmagamy. Kryzys demokracji, fundamentalizmy, podziały, mowa nienawiści, wreszcie też pandemia, która przyniosła ze sobą szereg zupełnie nowych dla nas problemów, łącznie z wyzwaniami ekonomicznymi. I chciałabym zapytać Panią o rolę artysty, artystki we współczesnym świecie. Czy nie oczekuję tutaj manifestu, ale jestem ciekawa, jak Pani widzi swoje funkcjonowanie jako artystki w obliczu takich wyzwań i takich problemów? Ja lubię myśleć o sobie, że moja rola podstawowa jako artysty to bycie katalizatorem zmiany. Rozumiem to w taki sposób, że natura obdarzyła mnie słuchem, wrażliwością, które pozwalają mi na to, że zawczasu jestem w stanie wychwytywać rzeczy, które dla większości są do przeoczenia, i moim obowiązkiem jest zrobić z tej wrażliwości użytek, zawierać te przeczucia nadchodzących zmian w piosenkach, w wypowiedziach, i starać się
ostrzegać przed nadchodzącymi kataklizmami, przed nadchodzącymi katastrofami, ale też na przykład wierzę w to, że są potrzebne słowa nadziei, są potrzebne słowa jasności, jest potrzebne światło. I zawsze w takich momentach kryzysowych czy też przełomowych lubię myśleć, że moja społeczna przydatność jest szczególna właśnie w takich momentach. I, ale nie lubię myśleć o sobie, że moim obowiązkiem jest uczestniczenie czynne tam, gdzie dzieje się przewrót, tam, gdzie dokonuje się rewolucja. I mam nadzieję, że nie będzie to zrozumiane jako unik, tylko jako bardzo świadoma decyzja, bardzo świadomy wybór funkcjonowania na, w jakimś sensie na aucie, na ofie i przygotowywania podglebia do tego, co będzie potrzebne, jak ta rewolucja, która teraz się dokonuje, się przewali. I tak rozumiem, tak rozumiem swoją rolę, ale bardzo podziwiam także takich artystów, którzy potrafią i robią użytek natychmiastowy z drżeń, które się dzieją w danym momencie, czyli w publicystyczny mniej lub bardziej sposób komentują to, co się dzieje tu i teraz. Ja nie umiem tego robić i nie lubię tego robić. I moją rolą jest albo przeczuwanie tego, co się wydarzy, albo teraz przygotowywanie tego, co wydaje mi się może być potrzebne ludziom za chwilę. To ja zapytam o te przeczucia, dlatego że kiedy w styczniu 2020 roku rozpoczynaliście z zespołem trasę koncertową Sorry Polsko Super Tour, napisała pani w wstępie do tej trasy, w zapowiedzi do tej trasy, że to będzie dobry rok, będziemy śpiewać i tańczyć i będziemy robić to, co umiemy najlepiej, czyli krzyczeć. I nie będę cytować dalej, zostawię to pani, bo o te przeczucia chciałabym zapytać, zwłaszcza jeszcze w kontekście jednej rzeczy, która pojawia się w tej trasie. Obwieszcza pani, nie ma nowych piosenek, są nowe aranże, nie ma nowych piosenek, dlatego że niestety piosenki z poprzedniej płyty są w dalszym ciągu boleśnie aktualne i tak potrzebne słuchaczom, jak i potrzebne samej pani. I do tego chciałabym nawiązać. Uważam, że odezwa, bo tak trzeba nazwać te słowa, które pani przytoczyła, rozpoczynająca trasę, okazała się jak najbardziej adekwatna. Tam jeszcze było zdanie o tym, że będziemy robić to, co umiemy najlepiej, być razem i głośno krzyczeć, im ciemniej, tym głośniej. Bo ciemność, która w tym roku, 2020, jest przerwana, gęstniała od szeregu miesięcy. Przecież nie jest tak, że wszystko było fantastycznie. Było coraz mniej powietrza, zaczynało być coraz bardziej duszno, coraz bardziej niebezpiecznie. Coraz więcej naszych obywatelskich praw, coraz więcej napięć, lęków, prowokacji wydarzało się. Więc to poczucie gęstnienia, niepokoju, lęku, strachu było jak najbardziej wyczuwalne. I mogę tylko powiedzieć tyle, że sam początek odezwy, czyli to będzie, sorry Polsko, ale to będzie dobry rok, uważam, to jest mało powiedziane, ten rok uważam za rok fantastyczny. Jestem ogromnie szczęśliwa jako Polka, jako obywatelka mojej ojczyzny Polski, jako artystka, że dokonuje się to, o czym marzyłam od bardzo wielu lat, o czym pisałam piosenki, do czego zagrzewałam na tyle, na ile potrafię swoimi metaforami. Dokonuje się rewolucja, która jest niezbędnie potrzebna i ten rok, w związku z czym dla mnie, jest rokiem fantastycznym.
To jest to chyba jedno z tych słów nadziei i to światełko, o którym mówiła pani wcześniej, że nie tylko wskazywać, gdzie boli, gdzie jest ciemno, gdzie jest gęsto, ale też dawać jakąś nadzieję. I to, co pani teraz mówi, pozwala nam z tego chaosu i z tego trudu obecnego wyłowić takie światełko być może w tunelu. Mówi pani, że zagrzewała do rewolucji na takie sposoby, jakie pani uznała za słuszne, za pomocą swojej sztuki. Ale do czego konkretnie pani zagrzewała? Czyli o jakiej rewolucji marzy pani w Polsce? Marzę o rewolucji światopoglądowej. Marzę o rozdzielenia kościoła od państwa. Marzę o tym, żeby moi bracia i siostry, współobywatele Polacy w olbrzymiej ilości zrozumieli, że nie jest nam potrzebny do naszego osobistego szczęścia ani pan ksiądz, ani pan prezes, ani pan Bóg, ani żaden inny pośrednik, bo to, o czym rozmawiałyśmy na samym początku tej rozmowy, że wolność to odpowiedzialność i wybór, jest najbardziej wyzwalającą konstatacją i najbardziej sprawczym narzędziem, jakim my ludzie możemy sobie wyobrazić, i wszystko to mamy. I głęboko wierzę w to i marzę o tej rewolucji, która dokona się w każdym z nas. Przede wszystkim, jeśli mam być już tak mówić bardzo konkretnie, marzyłabym o tym, żeby Polacy masowo dokonali apostazji i przede wszystkim wszyscy ci, którzy od bardzo dawna nie mają już zbyt wiele wspólnego z Kościołem katolickim, a zachowują szczątkowe, uprzejmościowe związki z Kościołem, czy to z powodów jakichś resztek tradycji albo z jakichś, nie wiem, dobrosąsiedzkich stosunków, czy z przyzwyczajenia. Mam tutaj na myśli takie drobiazgi, jak przyjmowanie księdza po kolędzie albo wysyłanie dzieciaków na religię, albo że trzeba jednak tę pierwszą komunię. I że tak naprawdę nie ma w tym żadnej głębokiej wiary, jest jakieś przyzwyczajenie. Moim marzeniem jest, żebyśmy wzięli odpowiedzialność także za to, żeby zaprzestać tego robić, żeby wytrącić urzędnikom Kościoła katolickiego z rąk poczucie i narzędzia, że oni mają jakiekolwiek prawo do nas. I to jest takie najbardziej podstawowe moje marzenie, o którym śpiewałam, choćby w piosence Pan nie jest moim pasterzem, a niczego mi nie brak. To jest coś, co jest moim zdaniem absolutnie kluczowe i wierzę, że ta rewolucja, która się zaczęła, do tego doprowadzi. Wierzę, że to jest niezbędne, żebyśmy mogli stać się społeczeństwem obywatelskim, i marzę o tym. Rzeczą bardzo ściśle z tym powiązaną jest rewolucja, która ma na celu rozwój w nas poczucia obowiązku obywatelskiego, ale właśnie na zasadzie społeczeństwa obywatelskiego, a nie takiego patriotyzmu umęczonego, jaki od bardzo dawna narzuca nam, choćby narzucają nam politycy, choćby tej ostatniej naszej partii rządzącej, czyli tego patriotyzmu kojarzonego z katolicko-nacjonalistycznego, patriarchalnego. Marzę o tym, że ten przewrót się dokona w rozumieniu słowa patriotyzm. I tak naprawdę mam jakiś w sobie olbrzymi spokój, że to, co się zaczęło, do tego doprowadzi, ponieważ te rewolucje rozpoczęli przede wszystkim młodzi ludzie. Oczywiście rozpoczęły ją kobiety, co jest strasznie ważne w kontekście tego, o czym mówię, o tym, że Kościół musi przestać pełnić tak ważną rolę w naszym państwie. I nie jest moim zdaniem, tutaj nie ma niczego dziwnego, że to właśnie kobiety rozpoczęły te rewolucje akurat w kontekście Kościoła, bo
bo kościoła, bo kobieta w kościele katolickim, jej podstawową taką tożsamościową rolą jest rola prokreacyjna i kobieta przez kościół katolicki przez tysiące lat była wykluczana, uciszana, upokarzana, gwałcona, wykorzystywana i nie dziwi mnie wcale fakt, że to właśnie kobiety rozpoczęły ten święty gniew i że ta eksplozja w związku z czym jest tak totalnie czysta. Bardzo jest mi głupio i nie będę tego robić. Nie będę przywoływać piosenek, w których zagrzewałam do takiej innej rewolucji, bo to nie o to chyba chodzi jednak w naszej rozmowie. Mogę tylko powiedzieć, że te trzy elementy są dla mnie kluczowe w tym, co się teraz dzieje. Wspaniałe jest jeszcze to, że język tej rewolucji jest zachwycający. Nie wiem, czy mogę kontynuować tę wypowiedź, czy właśnie to już jest... Do tego chciałabym nawiązać, dlatego że w swoich tekstach pani jest bezkompromisowa i też zupełnie dosadna, konkretna, nie waha się przed używaniem ani bardzo obrazoburczych metafor, ani bardzo dosadnych słów. I tak samo jest z obecnie trwającą rewolucją, która chyba też nie przez przypadek jest kobietą. I tak jak w pani tekstach znajdujemy odrapywanie z tych wszystkich zasłon, pod którymi się to ukryło, tradycyjne role społeczne, przywiązanie do jednego słusznego rozumienia polskości, religijności i tak dalej. Tak samo w tej chwili w trakcie tej rewolucji, która się dokonuje na ulicach, znajdujemy dokładnie to samo i też bardzo dosadny język. Więc porozmawiajmy o tym języku, bo on jest dowodem jakiejś zmiany ważnej, która się dokonała. To już nie jest wysłana aksamitem rewolucja, w której siadamy i grzecznie negocjujemy. To jest rewolucja, która jest krzykiem i buntem i nie dotyczy tylko jednego wąskiego pola, które rozgorzało w momencie, kiedy został ogłoszony ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Są dwie kwestie, które mnie zachwycają, jeśli chodzi o język rewolucji, którą właśnie obserwuję. Pierwsze to wybuch świętego gniewu, jak go nazywam, rozpoczęty fantastycznie brzmiącym hasłem wypierdalać, które jest niezbędne, pomijając fakt, że fonetycznie jest wymarzonym Call of Arms, czyli wezwaniem do boju, ponieważ jest marolujące R. No jest to w zasadzie wszystko to, co musi się znaleźć w wezwaniu do boju. Jest bezpardonowe, a dla mnie jest także święte i być może nadużywam tego słowa, ale ten święty gniew, który gromadził się w kobietach przez te tysiące lat upokorzeń, paleń na stosie, topienia, przede wszystkim uciszania, trzeba mu dać wybrzmieć, mnie to absolutnie zachwyca. To jest święte i nikt nie powinien z tym w ogóle dyskutować. To jest fenomenalne. Natomiast drugi aspekt języka rewolucji, który mnie również zachwyca, to język ulicy, język transparentów, język haseł. Kolor tej rewolucji jest jasny, a kolor tego patriotyzmu, o którym marzę, także jest jasny. Ci ludzie, których obserwuję na ulicach, są prowokacyjnie, to jest taki prowokacyjny entuzjazm. To jest coś nieobecnego w moim odczuciu w ostatnich wiekach w Polsce i również na świecie. Dlatego śmiem twierdzić, że oprócz tego, że dokonuje się rewolucja światopoglądowa, to wydaje mi się, że także zmiana generacyjna dokonuje się w trakcie tej rewolucji.
wszystkie symbole, które zostały moim zdaniem ostatecznie zużyte, odchodzą i trzeba stwarzać nowe znaki. I właśnie ci fantastyczni, przede wszystkim młodzi ludzie tego dokonują. Język patriotyzmu, który do tej pory obowiązywał, anarchiczny, kojarzony z cierpieniem, wzywający do oddawania i przelewania krwi za ojczyznę, nie ma czegoś takiego. Te teksty są pełne humoru, aktywności, dowcipu, entuzjazmu. To jest fantastyczna sprawa, dlatego jestem pełna optymizmu, że to się powiedzie i że ta rewolucja i ten przewrót będzie się odbywał na bardzo wielu płaszczyznach, że to nie jest tylko kwestia separacji z Kościołem, że to nie jest tylko kwestia dojrzewania do bycia społeczeństwem obywatelskim, ale także jest to przewrót estetyczny, co mi, artyście, jest niezmiernie bliskie. Tamta władza, tamten system promował przede wszystkim miernotę estetyczną, miernotę artystyczną, a rewolucja domaga się inteligencji, fantastycznie skomplikowanych metafor, dowcipu, humoru. To jest mi bardzo bliskie i ja na to ogromnie czekam. Nie jest też niczym dziwnym dla mnie, że władza zawsze się boi artystów i zawsze drży, co może ich z ich strony spotkać, a już władza autorytarna, a wydaje mi się, że władza obecnie w Polsce jest coraz bliższa tego określenia autorytarności, no to władza autorytarna w ogóle jest przerażona i trzęsie gaciami przed artystami. A wydaje mi się, że ta rewolucja, którą widzimy na ulicach i ten język, którym posługują się ludzie teraz na ulicach, zachwyca mnie właśnie dlatego, że ten język jest bardzo bliski artystycznej formie. Zatem jestem szczęśliwa. To jest piękne. Jeszcze jedną zauważam rzecz w pani wypowiedzi, która mam nadzieję stanie się prorocza, tak jak teksty wielu pani piosenek, które wracają po latach i nie tracą nic ze swojej aktualności, wręcz przeciwnie, są dotkliwie, boleśnie aktualne. Użyła pani określenia tamten system, mówiąc o rewolucji, która dokonuje się na ulicach. To tak, jakbyśmy już tworzyli przyszłość, że to odchodzi, bo ta rewolucja już jest faktem. Ale chciałabym wrócić jeszcze do kwestii w ogóle charakteru rewolucji, ponieważ jest ona i tańczona, i śpiewana. Jest ona też w wielu momentach zrobiona z przymrużeniem oka. To, co widzimy na transparentach, to jest absolutnie mistrzostwo. Absolutne mistrzostwo, genialnie, erudycyjnie, inteligentnie, łączące różne porządki, kody kultury, sięgające do klasyki, do dzieł literatury, do najnowszych artystycznych dokonań. A postulaty są poważne i pojawiają się też takie zarzuty, że przez to, że ta rewolucja jest wesoła i tańczona i barwna i jasna, rozmywa powagę postulatów, z którymi jednak idzie na sztandarach. Co pani uważa na ten temat? Mam absolutny spokój. Przede wszystkim mam wielkie zaufanie do dwóch kobiet, które rozpoczęły tę rewolucję, czyli strajk kobiet, czyli do Klementyny Suchanow, Marty Lempart. Ja wiem, że to są mózgi, poza tym, że mają charyzmę i były zapłonami tego ognia, który teraz płonie, to ja wiem, że tam jest bardzo precyzyjnie przygotowany plan, tam jest świadomość tego, przede wszystkim otwartość, umiejętność przyznawania się do błędów. Przecież zdarzały się również takie rzeczy już w trakcie rewolucji i przywódczynie reagowały fantastycznie. I zachwyca mnie też
w tej rewolucji, mówię teraz akurat o strajku kobiet, to, że nie uzurpują sobie przywódczynie tego strajku prawa i do decydowania, do przekształceń, do wprowadzania postulatów. To jest strasznie dojrzałe i to jest też coś bardzo charakterystycznego, myślę, dla działania kobiet. Nie będę tego rozwijać, bo wydaje mi się to po prostu godne zauważenia i tyle. Natomiast, więc mam spokój. Ja mam spokój. Mam też taki być może no, apel albo... Chciałabym o tym powiedzieć, żeby dać wytańczyć się, wyśpiewać, wykrzyczeć, wyhasać, wybuchnąć wszystkim tym emocjom, które nagromadziły się przez lata mroku, przez lata uciszania. I nie mówię tylko teraz o kobietach, ale... Przecież ta rewolucja dotyczy także bardzo wielu innych wykluczonych grup. Przede wszystkim niezmiernie mi bliskiej grupie, którą kocham, LGBT. Ci ludzie potrzebują i my wszyscy potrzebujemy eksplozji i szansy na katarzis. I te tańce, i te krzyki, i te wrzaski to jest coś moim zdaniem bardzo naturalnego, niezbędnego. Patrzę na to jako na plemienny rytuał, to co się teraz dzieje. I kiedy nie przerywałabym tego i nie wymądrzałabym się, że może właśnie za głośno albo tak, albo śmak. Niech się to dzieje. Jest coś takiego jak instynkt, jak mądrość ludzi, kobiet. Niech to się wydarzy, niech się te plemienne tańce odbędą, a potem jestem przekonana, że będziemy w stanie siąść w kręgu i dojść do porozumienia, które zaprowadzi nas do całkiem nowej Polski. Może to jest właśnie taki specyficzny czas, w którym po raz pierwszy wreszcie w Polsce można powiedzieć, emocje są dobre. I czy to jest wściekłość, czy to jest gniew, czy to jest radość, że mogę być z innymi na ulicy i tańczyć, że to jest w porządku. I rzeczywiście piękną rzecz pani mówi, nie pouczać, nie wymądrzać się. Widzieliśmy latem, jak wielu eks-katedra próbowało pouczać Margo, że jest niegrzeczna i że powinna być bardziej kulturalna i się uspokoić. Myślę, że teraz te głosy ucichły, bo setek tysięcy ludzi w całej Polsce nie da się tak łatwo pouczyć zgrabiałym palcem im kiwając. Powoli dobijamy do brzegu, ale jest jedna rzecz, o którą chciałabym jeszcze panią zapytać. To jest w ogóle temat super szeroki, kultura, bo to jest sektor no, pani najbliższy w tej chwili i to jest sektor, który też najdotkliwiej został dotknięty przez pandemię, przez jej efekty. Dotyczy to i sytuacji samego sektora systemowo, ale również artystów i ludzi kultury różnej maści, menadżerów kultury i animatorów kultury, chociażby bibliotekarek, księgarek i tak dalej. I ta sytuacja jest dramatyczna. Apelują środowiska o pomoc. Czy być może to jest też taki czas, w którym powinna się jakaś przełomowa zmiana w myśleniu dokonać, że bez kultury sobie nie poradzimy i nie przeżyjemy, bo przecież nawet rewolucji, jak się okazuje, nie da się bez kultury zrobić, bo co na tych kartonach byśmy pisali? Rzecz jasna, temat jest olbrzymi i bardzo bolesny, trudny. Mam podstawowe zadanie, które widzę dla nas artystów na czas rewolucji. Musimy przetrwać, ochraniając własną wrażliwość. W związku z czym apeluję po raz kolejny w czasie tego naszej rozmowy, żeby zrozumieć bardzo różne postawy nasze
teraz, bo na przykład można być przydatnym społecznie, nie tylko krocząc na przodzie demonstracji. Uważam, że musimy przetrwać wbrew wszystkim trudnościom finansowym, emocjonalnym, poczucia bycia nagle stania się kimś kompletnie niepotrzebnym, pogardzanym przez władzę. Musimy przetrwać i za wszelką cenę ochronić naszą wrażliwość, nie stracić sprawczości, bo jak rewolucja się przetoczy, będą potrzebne nowe znaki, nowe symbole, bo również elementem tej rewolucji, jak każdej rewolucji, jest dewaluowanie języka, którego do tej pory również w sztuce używaliśmy. Widzimy właśnie, to się dokładnie wydarza na ulicach, to o czym pani wspomniała przed chwilą. Pewne symbole odchodzą w niepamięć, język się zmienia i świat po rewolucji, Polska po rewolucji, będzie dramatycznie potrzebowała wspaniałych, nowych piosenek, wierszy, książek, rapów, oper, spektakli, sztuk. Bo ten język, w którym operowaliśmy do tej pory, w moim odczuciu, i ja to czuję bardzo silnie, przestaje być wystarczający. Zatem, drodzy przyjaciele, artyści, róbcie wszystko, co jest wam niezbędne do tego, żeby przetrwać, i nie dajcie sobie wmówić, że macie robić cokolwiek innego. Chrońcie się, zachowujcie to światło, którego będziemy niebawem bardzo potrzebować, i pracujmy nad nowym językiem, nad nowymi symbolami, nad nowymi znakami, bo nowe już przyszło tak naprawdę i trzeba się z nim zmierzyć, również w sztuce. Wspaniały akcent na koniec. Bardzo dziękuję za to. Do kultury będziemy na Igrzyskach Wolności wracać jeszcze wielokrotnie przez najbliższe dwa kolejne dni, na co już serdecznie państwa zapraszam, bo temat duży i fundamentalny, zwłaszcza w kontekście tytułu tegorocznych Igrzysk Świat po pandemii. Moim gościem była Maria Peszek. Bardzo dziękuję za wizytę wirtualną u nas na Igrzyskach Wolności. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa, którzy byli z nami. Bardzo dziękujemy. To już wszystko na dzisiaj. Rzeczywiście ten pociąg dojechał do mety, a państwa zapraszamy na jutro i na niedzielę. Do zobaczenia.